Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam serdecznie w Rewolucji z ducha, czy w audycji Rewolucja z ducha. Rozmowy fundamentalne. Naszym gościem jest ksiądz Bogdan Bartołt. W tej chwili proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana, a do niedawna i pewnie większości naszych słuchaczy znany jako rektor Kościoła Akademickiego świętej Janny. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam również. Będziemy rozmawiać o młodzieży i o tym, jak Jan Paweł II do tej młodzieży trafiał, bo trafiał, powiedziałbym, w taki sposób niezwykły. Ale zacząłbym od czego innego. Kiedyś słyszałem, jak ksiądz mówił o tym, że w dużej mierze, nie chcę powiedzieć, wszystko się zaczęło, żeby nie cytować Jana Pawła II, ale że bardzo wiele rzeczy się zaczęło w księdza życiu w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 79 roku. Tak, i to chcę potwierdzić po raz kolejny, zresztą bardzo często jestem o to pytany, że rzeczywiście ten 79 rok i ten czerwiec, początek czerwca, to były dla mnie jako takiego bardzo młodego człowieka przed maturą bardzo ważne chwile. Ja powiem, że nigdy wcześniej nie miałem możliwości spotkać się z kardynałem Wojtyłą. Natomiast jakoś tak od samego początku, gdy dowiedziałem się w październiku, a przyszedłem wtedy ze szkoły i powiedziała mi mama, że mamy papieża Polaka, to powiem, że jakoś tak w sposób szczególny jakoś tak zapałałem taką wielką sympatią. Nie znając tego człowieka zupełnie. I takim moim pierwszym marzeniem, które jakoś gdzieś tam kiełkowało w moim sercu, to było marzenie, żeby spotkać się z papieżem, ale w sensie takim, żeby go zobaczyć. Nie o to chodzi, żeby tak bliziutko być. I bardzo się ucieszyłem właśnie, że będzie pielgrzymka w 79 roku. Wybrałem się z kolegami. Byłem na Placu Zwycięstwa, a potem byłem pod kościołem świętej Anny. I nie ukrywam, że chyba te dwa spotkania, szczególnie myślę te spotkanie przy kościele świętej Anny z młodzieżą polską po raz pierwszy, zresztą Ojciec Święty się spotykał, ono jeszcze może nie było takim spotkaniem, ja zresztą to często jakoś podkreślam, takim w sensie ścisłym, religijnym. Mnie praktycznie bardzo jakoś tak, ja wiem, zależało na tym, żeby zamanifestować swoją niezależność i wolność. Zawsze to podkreślam, że z tego spotkania tak bardzo pamiętam te ręce uniesione młodych ludzi z krzyżami. Natomiast to, co pan redaktor tutaj mówi i pyta, myślę sobie, że gdy popatrzyłem na tą białą postać i na posłuchałem jego słów, to wiedziałem, że muszę to swoje życie jakoś nie tyle, że zmienić, ale myślę, że tutaj chyba zaniepokoił mnie papież w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że zacząłem myśleć o tym, bo to przed maturą, co dalej czynić i między innymi wtedy pojawiła się taka bardzo, myślę, trochę użyję takiej przekornej wypowiedzi, natrętna myśl, a może jednak. Czyli rozumiem, że przyszedł ksiądz na ten plac przed kościołem świętej Anny tak bardziej jako młody kontestator, tak? Kontestator raczej komunizmu, tak. Czyli z przyczyn, powiedziałbym, politycznych, no tak. No tak, no tak to trzeba po prostu określić, no panie redaktorze, no przecież wiadomo rzeczą jest, że to spotkanie z papieżem i na Placu Zwycięstwa i później przed kościołem świętej Anny te 30 lat temu, to było spotkanie, które dla nas, młodych ludzi wtedy, którzy pochodziliśmy z domów patriotycznych, gdzie nie uczono nas w szkole o Katyniu, o innych sprawach, tylko uczono nas tego i o tym mówiono w domu, to ja powiem, że myśmy chcieli usłyszeć wreszcie publicznie słowa takie, które będą słowami o wolności, o niezależności, słowami, na które czekaliśmy, te słowa, które czasami gdzieś były przemycane w różnego rodzaju wydarzeniach artystycznych, a tutaj wystąpił ktoś, przybył ktoś, kto powiedział nam, no, to wszystko, co chcieliśmy usłyszeć. Przyszedł młody kontestator, odchodził, no nie chcę powiedzieć, bo nie doszły kleryk, ale przyszły kleryk, czy nie aż tak mocno? Czy aż tak bym mocno stawiał sprawę, jak pan redaktor, to chyba ja trudno. Ja się tylko pytam. Ja rozumiem, to trudno było mi tutaj tak odpowiedzieć jednoznacznie. Na pewno powiem, że po tym spotkaniu wróciłem chyba jako trochę inny człowiek. To rodzice mi przypominają, że gdy przyszedłem do domu, po tych dwóch dniach nieobecności, ponoć miałem powiedzieć, ja tego nie pamiętam, ale mi tak tutaj mówią, że miałem powiedzieć, jestem wolnym człowiekiem, nic mi nie grozi i mogę sobie wybierać w swoim życiu to, co uznam za stosowne. Natomiast na pewno powiem, że chyba od tego momentu zaczęło się coś takiego w moim życiu dziać, że byłem może bardziej człowiekiem takim otwartym na treści religijne, że mnie to zaczęło intrygować, fascynować. Ja pamiętam, że jakoś
szukałem takich kontaktów z młodymi ludźmi, którzy byli w różnego rodzaju zespołach właśnie przykościelnych. To wtedy między innymi też tak trochę zaangażowałem się i w taką grupę teatralną. Bardziej się zaangażowałem w grupę lektorów, mimo że wcześniej ukończyłem taki kurs lektorski, ale jakoś tak ukończyłem, no ale nie byłem takim, powiedzmy, zbyt gorliwym, można powiedzieć, w tym wydaniu. Natomiast to spowodowało chyba takie moje bardziej, bym powiedział, konsekwentne i bardziej chyba odpowiedzialne podejście, nazwijmy to, do obowiązków religijnych. To nie ulega wątpliwości. Ile czasu minęło między tym 79 rokiem, czerwcem, 2 czerwca? No powiem, niedużo czasu minęło, bo ja wstąpiłem do seminarium w roku 1980, więc... Rok później, więc to był dosyć krótki okres czasu, aczkolwiek powiem, taki czas dla mnie bardzo ważny, bardzo istotny, dlatego że... Tu się wiele dokonywało. To lata 80., wiemy, to jest czas strajków na Wybrzeżu. Bo sierpień, rozumiem, że sierpień to jest ten okres, kiedy ksiądz wstępował, bo tak to jest. Zanim jest październik, czyli początek nauki, to jest okres przygotowawczy do seminarium. Tak, z tym, że ja powiem, że tak, nie byłem takim bardzo szybko wstępującym do seminarium. Ja troszeczkę później wstąpiłem do seminarium, gdzieś tam prawdopodobnie we wrześniu, co świadczy też o tym, że byłem gdzieś tam daleko na liście tych, którzy zostali przyjęci. Natomiast ta decyzja z pewnością dojrzewała. Ja, gdy już napisałem maturę, to po maturze trochę było zdziwienia w szkole, że nie wybieram się na żadne studia. To było takie zaskoczenie, szczególnie mój wychowawca, pan profesor Kubiak, mówi: słuchaj, no ale ty coś w życiu musisz robić. Ja pamiętam, że odpowiedziałem wtedy: na pewno coś uczynię, tylko mówię, nie chcę jeszcze jakby na razie stawiać kropki nad i, ale myślę, że będzie to trochę zaskoczenie. Już ksiądz wiedział wtedy, o co tak, chodzi? Tak, wtedy już wiedziałem, o co chodzi. To znaczy jeszcze jakby może ważyło się to, czy to w tym roku, ja tylko tak jeszcze miałem takie obawy, czy to już podjąć tę decyzję, czy też jeszcze chwilę poczekać, może sobie dać, powiedzmy, taki rok, że nie wiem, może coś zacznę studiować, może gdzieś zacznę pracować. To jeszcze tego nie wiedziałem. Aczkolwiek no, przyszedł taki moment, byłem wtedy za granicą i przyszedł taki moment, że wiedziałem, że muszę wrócić, przede wszystkim do Polski, i dwa, że muszę być w seminarium. To było dla mnie, powiedzmy, w tym momencie już jednoznaczne. Można powiedzieć, że ksiądz jest papa boysem, tak używając takiego zachodniego terminu, czyli takim trochę już jednym z pierwszych powołania na Pawła II. Ja myślę, że w pewnym sensie tak. To znaczy nie jedynym na pewno, bo powiem, że wielu z nas wtedy, ten rocznik 80., gdy wstępowaliśmy do seminarium, i myślę, że ten rocznik wcześniejszy, 79. rocznik, to są moi tacy bezpośredni koledzy, powiem, że myśmy jednak chyba niektórzy z nas przynajmniej, bo nie chcę powiedzieć większości, ale my, gdy rozmawiamy między sobą już jako księży, teraz już z ponad 20-letnim stażem, to bardzo często padają takie sformułowania, że na pewno ta pielgrzymka pierwsza miała na te nasze roczniki no, niesamowity wpływ. Niesamowity wpływ, to znaczy, rozumiem, że to spotkanie, ja powiem tak, dawało panie, odwagę. Ja nie chcę powiedzieć, że rodziło powołanie, ale dawało odwagę, żeby pójść za powołaniem. Panie redaktorze, to chyba jest to, co pan mówi, to jest sedno sprawy, dlatego że w tamtych czasach pójść do seminarium, wybrać taką drogę życia, to było, bym powiedział, dosyć bardzo taką trudną decyzją. To nie była taka łatwa decyzja. Dzisiaj sobie możemy pójść, nie ma problemu. A wtedy ja pamiętam, jak tylko wstąpiłem do seminarium, zaraz chyba bodajże miesiąc po, czy nawet wcześniej, od razu zostałem wezwany na WKU, czyli do tej Wojskowej Komendy Uzupełnień, gdzie odbyłem bardzo nieprzyjemną rozmowę. Gdy ja przyniosłem dokumenty, że jestem seminarzystą właśnie seminarium duchownego, oficer, który ze mną rozmawiał, no, sugerował mi i wypowiadał takie zdania, że praktycznie poczułem się, że jestem zdrajcą ojczyzny, że ojczyzna mnie wykształciła, ojczyzna mi wszystko dała, mam maturę i zamiast ja tej ojczyźnie być wiernym, no to ja wchodzę w jakieś struktury organizacji. Z jego wypowiedzi, jak sobie kojarzę, to wynikało, że to praktycznie jest organizacja przestępcza. I jaki ja jestem patriotą. I to było dla mnie takie mocne, bardzo silne zderzenie od razu. No, oczywiście powiem tak, że się tym specjalnie nie przejąłem. Później tam były jeszcze jakieś inne sytuacje. Gdzieś tam jakaś rozmowa z rodzicami, czy syn, powiedzmy, nadal w tym seminarium jest. Oczywiście oni wiedzieli doskonale, że jestem w tym seminarium. Natomiast była to też, mi się wydaje, taka sytuacja związana z tym, że jednak w tych realiach podjęcie takiej decyzji
decyzji w gronie osób bliskich, to myślę, że spotkało się na pewno no, z takim bardzo pozytywnym, dobrym przyjęciem. Ale myślę sobie, że tak społecznie to sądzę, że niektórzy uważali, że wiele straciłem, że to nie tędy droga. No, ale to można powiedzieć, w tej chwili młodzi ludzie stoją dokładnie przed takim samym wyzwaniem, jeżeli decydują się na kapłaństwo, to i w grupie rówieśniczej, jeśli to nie jest grupa związana ściśle z jakąś wspólnotą religijną, i w rodzinie, i w przestrzeni publicznej spotykają się z taką opinią, no po co? Jest tyle innych fajnych możliwości. Podejrzewam, że nawet więcej niż było za księdza młodości. Tyle różnych fajnych możliwości, które można realizować, a ty zakładasz na siebie sukienkę duchowną i, no i będziesz całe życie choćby tyle, sam. Znaczy powiem, że w pewnym sensie tak, ja się zgodzę z tym, że nawet gdy odchodziłem z Kościoła Świętej Anny, Pan Bóg mi po raz kolejny zrobił taki piękny prezent, że w tej chwili mam dwóch seminarzystów właśnie, już byłych studentów, którzy byli w duszpasterstwie akademickim. I powiem w ten sposób, że w tamtych czasach bardziej to się może wiązało z taką strukturą, bym powiedział, państwową, bardziej z takim, powiedzmy, odniesieniem państwa, które, no wiadomo, jaki był stosunek do Kościoła, jaki był stosunek do ludzi wierzących. Ja to w tym momencie jako, powiedzmy, coś, co było zaplanowane i odgórnie jak gdyby sterowane. Teraz to, co pan redaktor mówi, myślę, że też w pewnym sensie człowiekowi młodemu, żyjącemu w XXI wieku jest trudno podjąć taką decyzję, tylko z innego powodu. Nawet nie tyle może z powodu takiego, że ma tyle możliwości. Jak często rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy byli już klerykami, to oni mi odpowiadali jedno, że ich decyzja nie spotykała się z życzliwym nastawieniem ich nawet środowiska, w którym się oni obracali, różnego środowiska, ale z powodów raczej takich, że ta decyzja dla tego środowiska była decyzją niezrozumiałą, że to praktycznie marnujesz sobie życie, że tego życia sobie nie układasz tak, jak powinieneś ułożyć. Właśnie jak ułożyć? To pokolenie dzisiejsze jest pokoleniem sukcesu. Nasze pokolenie raczej nie było pokoleniem sukcesu. Ja sobie zdawałem sprawę z tego, że gdy będę księdzem, to mi przede wszystkim zależało na tym, żeby być dobrym, takim świętym księdzem dla ludzi. Natomiast nie interesowały mnie na przykład nawet takie sprawy, które widzę u współczesnego, można powiedzieć, młodego pokolenia księży. U nas tego nie było. Kariera, sukces, studia. Ja pamiętam, że gdy była taka ankieta przed święceniami, chyba pół roku, to myśmy wszyscy wypisywali praca duszpasterska z młodzieżą. Teraz, gdy rozmawiam z wychowawcami seminariów w Polsce, mam taką okazję, studia. Coś innego, prawda? Więc inne są troszeczkę, bym powiedział, nastawienia tych ludzi. Ja mnie zawsze pasjonowała praca duszpasterska, przez to może wiele rzeczy człowiek troszeczkę zaniedbał. Aczkolwiek, jak gdyby nie chcę jak gdyby tak się oskarżać w sensie takim, bo pewnie gdybym chciał, to może bym parę rzeczy zrobił. Ale to było najważniejsze dla mnie. Dla mnie zawsze jest najważniejszy kontakt z człowiekiem, dlatego też ten Kościół Świętej Anny był... Ja pamiętam księży troszeczkę młodszych od księdza, ale troszeczkę tylko, to jest dosłownie kilka lat, którzy, jakich biskup wysyłał na studia, to odpowiadali: księże biskupie, ja chcę być duszpasterzem. Ale studiowałem, zanim poszedłem do seminarium. Ale ja powiem, że ja to potwierdzam. Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z księdzem biskupem, z księdzem prymasem i ksiądz prymas mówi: słuchaj, może byś podjął takie studia stacjonarne, byśmy cię tutaj wysłali. Ja mówię: ale księże biskupie, księże prymasze, ja mam, mówię, tyle grup, wspólnot, no tak, szkoda ich zostawić. I ksiądz prymas by tak popatrzył na mnie i mówi: wiesz, może ty i masz rację, może to i nie wszyscy muszą studiować. Ksiądz Bogdan Bartut, ksiądz duszpasterz, jak państwo słyszą, jest naszym gościem. Obecnie proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, a wcześniej rektor Kościoła Akademickiego Świętej Anny. Zostańcie państwo z nami.